Okay. To cześć wszystkim, witam serdecznie. Mam na imię Krzysiek. Przyjechałem do Was z Lublina. Pracuję w SoftwareMill od ponad 6 lat i głównie programuję w Scali. Jestem pierwszy raz w Kielcach na takim evencie programistycznym, więc bardzo się cieszę, że mogłem do Was dzisiaj przyjechać i Was poznać. Dzisiaj Wam opowiem o Reactive Manifesto i chciałbym, żebyśmy na tej prezentacji sobie trochę odświeżyli, co to było i spróbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dzisiaj, po tych 5-6 latach, to dalej jest coś aktualnego i cokolwiek interesującego. Na początek mam takie pytanie, kto z Was kojarzy Reactive Manifesto? Okej, widzę trochę, no, fajnie. To jest taki dokument, taki manifest, który został opublikowany początkowo w sierpniu 2013 roku przez Jonasa Bonnera. Obecnie jest datowana najnowsza wersja 2.0 na rok 2014, stąd 5, powiedzmy 6 lat już to jest w sieci. I Reactive Manifesto zostało napisane z myślą o tym, żeby zaadresować według jego twórców bardzo poważny problem, który istniał i istnieje w systemach rozproszonych, dużych, nowoczesnych systemach informatycznych. Według twórców obecnie duże aplikacje i systemy muszą się zmierzyć z problemem responsywności. I właśnie ta responsywność to jest ta zasadnicza wartość, wokół której to wszystko się kręci, ponieważ współczesne duże systemy i aplikacje bardzo często już kompletnie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby po prostu nie działać, nie być dostępne w całości, chwilowo, czy nawet na bardzo krótką chwilę. Często jest to duży problem, jak zaadresować temat tego, żeby system mimo różnych zawirowań chociaż trochę w jakiś sposób odpowiadał, żeby był responsywny. I jednocześnie, aby taki responsywny system można było utrzymywać cały czas, łatwo, maintainability właśnie, to jest ten maintainable i rozszerzać, cały czas go rozwijać, dokładać do niego nowe komponenty. I według twórców tego manifestu ten problem trzeba zaadresować w taki sposób, aby budować systemy, które mają formę systemów elastycznych i odpornych, elastic i resilient. System, który jest elastyczny, to taki, który odpowiada na zmiany w obciążeniu, bo jest to teraz bardzo powszechny temat. Mamy system, który potrafi być z chwili na chwilę dużo bardziej obciążony albo za chwilę dużo mniej obciążony i powinien sobie dobrze z tym radzić. A resilience, czyli ta odporność, to jest taka cecha, która polega na tym, że system potrafi obsługiwać błędy w inteligentny sposób. Czyli nie tylko wysypać się i czekać na jakiś restart, ale zarządzać tymi błędami w taki sposób, żeby minimalizować szkody, izolować je. I według twórców Reactive Manifesto środkiem, jednym z głównych środków, które pozwolą zbudować taki system, jest projektowanie go w oparciu o architekturę message-driven, co można przetłumaczyć jako architekturę sterowaną wiadomościami. Zaraz zobaczymy, co to jest. No i to słowo Reactive w ogóle, ono przejawia się w wielu różnych aspektach IT, czasami aż do bólu. Ja się spotykam z takimi reakcjami, że to jest po prostu kolejny buzzword i właściwie nie wiadomo, co to znaczy. Co to w ogóle znaczy Reactive, że coś jest Reactive, że coś jest reaktywne, że to słowo jest takie rozmyte, bezpozbawione tak naprawdę znaczenie, że jest to kolejny buzzword i chciałbym, żebyśmy tutaj zobaczyli, czy właśnie to jest taki buzzword, jak na przykład Big Data, który w tym momencie wydaje mi się już jest trochę passé i mało używany właśnie ze względu na to, że właściwie nie wiadomo, co znaczy. Czy jest to jednak coś, co weszło do tego naszego codziennego języka przy projektowaniu systemów w taki sposób, jak na przykład buzzword mikroserwisy. I na początek, żeby troszkę uściślić temat tej reaktywności, chciałbym wprowadzić taki podział na Reactive System Design i Reactive Programming. Jak ten podział zrozumiemy, to może łatwiej będzie rozumieć, co w różnych kontekstach znaczy słowo reactive, bo to są trochę dwie różne rzeczy. Projektowanie systemów reaktywnych, reactive system design, to jest temat, który dotyczy architektury. Architektury systemów na najwyższym poziomie. I to jest to, wokół czego kręci się Reactive Manifesto, czyli całość systemu. To jest jakby główny cel, ta responsywność systemu, to jest właśnie system, który jest reaktywny, jest responsywny. I środki obecnie powszechne,
różne techniki, których używamy, żeby system był reaktywny. To mogą być mikroserwisy, to może być architektura właśnie sterowana eventami albo wiadomościami. To może być przetwarzanie strumieniowe, czyli aplikacja, która ma charakter takiego pipeline'a. To może być temat autoskalowania na poziomie infrastruktury. A reactive programming to jest zestaw technik programistycznych, czyli temat, który bardziej dotyczy inżynierii oprogramowania i już technik na poziomie kodu. I to jest tak jeden ze środków, który stosuje się, aby tworzyć systemy reaktywne, czyli właśnie reactive design. I przejdziemy teraz po kolei, tak w skrócie po tych technikach. Mikroserwisy to jest oczywiście temat na całe rzesze prezentacji, konferencji, ale tutaj powiem sobie, w jaki sposób mikroserwisy wspierają reaktywność systemów. Otóż mikroserwisy przede wszystkim często ludzie wybierają po to, żeby systemy skalować. Czyli dzielimy aplikacje na mniejsze podsystemy po to, żeby niektóre skalować bardziej, inne skalować mniej. Dzięki temu uzyskujemy właśnie tę elastyczność. Tak, system jest elastyczny, bo może się dostosowywać do obciążenia lepiej, kiedy nie jest jednym monolitem, ale jest wieloma mniejszymi serwisami. Natomiast ta odporność, resilience, jest tutaj uzyskiwana na poziomie izolowania błędów. Kiedy pada jeden mikroserwis, to jeszcze jest szansa, że inne mogą działać i w jakiś sposób udostępniać usługi. Oprócz tego jest masa innych zalet, tak jak mówiłem, to jest temat rzeka, łatwiejsze wdrożenia, łatwiejsze utrzymanie systemów, jeżeli są podzielone na mikroserwisy. I komunikacja między mikroserwisami może być sterowana wiadomościami, więc ten temat message driven też tutaj się pojawia. Właśnie ten message driven, to sterowanie wiadomościami, według twórców Reactive Manifesto chodziło o to, aby komponenty systemu mogły komunikować się poprzez wysyłanie sobie wiadomości. I tutaj wiadomość oznacza jakiś obiekt, który można przesłać i, co jest ważne, asynchronicznie i tak, aby uzyskać location transparency. Tutaj się poddaję, nie wiem, jak to przetłumaczyć dobrze, transparentność lokalizacji. Być może chodzi o to w ideale, aby pisząc kod na poziomie jakby naszego designu, na poziomie programistycznym, nie skupiać się na tym, jaka jest lokalizacja komponentów. Tutaj przez komponenty możemy rozumieć klasy, czy jakieś moduły systemu. Jeżeli obiekt woła drugi obiekt, czyli wysyła mu wiadomość, programisty, który projektuje to rozwiązanie, aż tak nie powinno interesować, czy ten wołany obiekt jest na tej samym JVM-ie, czy jest może na zupełnie innym node, w zupełnie innym data center, to powinien być problem konfiguracyjny, a nie na poziomie designu aplikacji. Idealne oczywiście. Takim przykładem implementacji tego jest Akka, gdzie jest właśnie aktor model i aktory wysyłają do siebie wiadomości. Aktory mogą być shardowane, czyli możemy tworzyć klaster, natomiast kod pozostaje jeden, a kwestią konfiguracji systemu jest to, jak to będzie rozkładane właśnie po tych lokalizacjach. I jeszcze do tego dochodzi możliwość reprezentowania błędów jako wiadomości, co też daje dużo możliwości lepszej obsługi tych błędów, przesyłania ich na jakieś kolejki, gdzie inne systemy mogą odbierać te wiadomości, próbować naprawiać te błędy i tak dalej. Drugą z tych technik, które wcześniej wspomniałem, jest streaming, ogólnie tworzenie strumieni. Tutaj mamy całe kombajny, takie jak Spark Streaming, Flink, Sansa. To są właściwie systemy, na których budujemy systemy, jeżeli mamy problem programistyczny, który sprowadza się do przetwarzania dużej ilości danych w postaci strumienia z różnymi takimi stage'ami, to być może to będą dobre rozwiązania i one stają się coraz bardziej popularne, między innymi dzięki zwiększonej popularności, coraz większej popularności tematu wokół sztucznej inteligencji i machine learningu. Bo tam bardzo często jest taki model, że płyną ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym i musi być przetwarzanie strumieniowe. I dlaczego to jest? Te systemy są właśnie, powiedzmy, reactive, dlatego że one są projektowane już z myślą o tym, aby bardzo dobrze obsługiwać zmiany w obciążeniu, skalować się automatycznie, dokładać nowe nody i rozkładać strumienie na podstrumienie obsługiwane na różnych nodach i reagować na błędy w dosyć inteligentny sposób, wyłączając część przetwarzania, które failuje, próbując odtworzyć to na innym nodzie. To wszystko dzieje się automatycznie i te silniki się tym zajmują, a my możemy zajmować się projektowaniem samego
jakby w samej logiki przetwarzania. I jeszcze jest autoskalowanie. Od kilku lat temat DevOps Cloud przeżywa wielką eksplozję, powstają cały czas nowe technologie wokół tego. I w świecie infrastruktury można powiedzieć, że jest taki trochę renesans w tym momencie. Mamy Kubernetesa, mamy zaawansowane usługi chmurowe jak Fargate na AWS-ie i bardzo zaawansowane systemy monitoringu i alertingu, bo to jest potrzebne w momencie, kiedy tworzymy system rozproszony, który właśnie ma być reaktywny. Okazuje się, że tą część związaną z infrastrukturą musimy gdzieś oddelegować i to są powtarzalne problemy, więc powstają technologie, które te problemy rozwiązują. Natomiast Reactive Programming to już właśnie w kontraście do Reactive System Design, to jest, jak mówiłem, zestaw technik, które pozwalają pisać kod, który kieruje się pewnymi regułami. Kod, który jest asynchroniczny i nieblokujący. Kod, w którym nie ma jawnej koordynacji między komponentami, czyli programista nie zajmuje się przepływem sterowania, takim programowaniu imperatywnym, tylko deklarowaniem samych transformacji na poziomie takim właśnie deklaratywnym, gdzie opisujemy logikę przetwarzania, a nie przepływ sterowania. Zobaczymy przykład. To jest z Java, przykład z projektu Reactor. Tu mamy jakiś strumień, który przetwarza jakieś wejście, gdzie mamy właśnie stage przetwarzania, zwany range. Za chwilę mamy map, filter. To są kolejne etapy przetwarzania, więc my deklaratywnie mówimy kolejny etap, w jaki sposób ma przetwarzać dane. Natomiast to, w jaki sposób one przepływają przez ten strumień, czy ewentualnie błędy są obsługiwane, to są rzeczy, które oddelegowujemy do silnika. Tutaj jeszcze mam taki jeden przykład wzorca projektowego, bardzo znanego jeszcze z tych wzorców Gang of Four, wzorzec Obserwera, to też czasami jest nazywane Hollywood Principle, czyli proszę do nas nie dzwonić, my zadzwonimy do pana. W tym wzorcu mamy obiekt jakiegoś producenta, jakiegoś subskrybenta, który zapisuje się na zmiany w tym producencie, reaguje na te zmiany, jest powiadamiany, czyli właśnie jest taki bardzo prosty, reaktywny klocek, można to powiedzieć, który znany jest jeszcze z programowania obiektowego. A teraz zrobimy sobie taką małą wycieczkę po historii zmian w tym JVM-owym ekosystemie i zobaczymy, jak od czasu, kiedy pojawiło się Reactive Manifesto, ewoluowały różne technologie. Więc w 2014 roku w ekosystemie mamy w świecie skalowym boom na programowanie asynchroniczne. Takie abstrakcje jak Future czy Task pozwalają pisać kod asynchroniczny, nieblokujący i nie przejmować się problemami na poziomie synchronizacji wątków chociażby. Bardzo modny był Actor Model wtedy. Dużo się mówiło na konferencjach o tym. To było takie na nowo odkrycie tego Actor Modelu i Akka wtedy świeciła triumfy jako coś nowego, świeżego i bardzo przydatnego. Natomiast w świecie javowym mamy takie technologie jak RX Java i Vertex, który jest takim chyba javowym trochę wariacją na temat aktor modelu. Oprócz tego powstała specyfikacja Reactive Streams. Specyfikacja to znaczy zbiór interfejsów, które wymyślono z myślą o tym, żeby zostały kiedyś zaadoptowane do samego JDK-a. I w tym momencie one już są częścią JDK-a, bodajże Java 11. I wzorcowa implementacja Reactive Streams, Akka Streams, czyli pierwsza taka bogata i obiecująca biblioteka do pisania przetwarzania strumieniowego. Gdzieś tam na boku, jeszcze w pewnej niszy funkcyjnej, rozwijała się biblioteka Scala Z-String do pisania przetwarzania strumieniowego, ale z API takim bardziej funkcyjnym. Oprócz tego, w kolei w świecie infrastruktury, triumfy świeciła Kafka 0.8.1, która to wersja przez długi czas nie była zmieniana. I to była taka jedna z pierwszych wersji Kafki, która miała mocną adopcję na produkcji. Wtedy zaczął się trochę taki szał na Kafkę. Każdy, kto robi infrastrukturę, chciał przesyłać wszystko przez Kafkę. Właśnie ta wersja 0.8.1 była chyba taką jedną z pierwszych, które się bardzo dobrze do tego nadawały. Rok później Von Vernon, który jest dosyć znany z tego, że jest ewangelistą DDD i znanym też speakerem konferencyjnym,
napisał książkę Reactive Messaging Patterns with the Actor Model. Czyli wziął się za dwa modne tematy, programowanie reaktywne i Actor Model, pokazał, jak za pomocą AKI, aktorów, można zamodelować pewne problemy, stworzyć takie nowe wzorce projektowe trochę do przetwarzania równoległego na przykład. To jest przykład takiego patternu z tej książki, to był na przykład work pooling, akce. Można zaimplementować w taki sposób, że mamy jakiś tam komponent mastera, aktora, który zajmuje się orkiestrowaniem, przetwarzaniem równoległym robionym przez workerów. Czyli są aktory workerów, każdy z nich zgłasza się do mastera po nową porcję danych do przetwarzania. Master przekazuje dane, worker przetwarza asynchronicznie, odpowiada masterowi, że przetworzył, master tym wszystkim zarządza. I na przykład taki pattern był opisany w książce Vona Vernona w taki sposób, aby można było sobie to przenieść do siebie i zaimplementować. To był dosyć powszechny pattern i obecnie tego typu problemy znowu zostały wyabstrahowane wyżej, właściwie rozwiązania tego typu zostały wyabstrahowane w taki sposób, że już prawie, że coraz rzadziej musimy na poziomie aktorów implementować takie rozwiązania, bo są na przykład Akka Streams, które ukrywają przed nami konieczność tej całej koordynacji na tym poziomie, co zobaczymy później na przykładzie. W 2015 jest też już dosyć popularny projekt Reactor w Javie, który też jest implementacją Reactive Streams. Tam mam model też takiego subscribera i publishera, takich komponentów, z których możemy składać całe łańcuchy przetwarzania. I tu występuje pojęcie też często występujące w parze z tematem Reactive, czyli back pressure. Back pressure, czyli coś trudno przetłumaczyć na język polski. Jakieś takie parcie wsteczne, polegające na tym, że komponent subskrybenta informuje na bieżąco publikujący komponent, ile jest w stanie przetworzyć, tak aby ten go nie zawalił danymi i dostarczał mu dane do przetworzenia w rozsądny sposób. I ten przykład, który wcześniej pokazywałem, to jest ten sam, to jest właśnie zaimplementowanie jakiś taki prosty strumień przetwarzający w tym projekt Reactor. Te stage, range, map, filter, buffer, to są właśnie takie komponenty, które są subskrybentami zapisanymi na powiadomienia z komponentów wyżej w strumieniu. Każdy z nich coś robi, przekazuje dane niżej, i niżej, i niżej. Natomiast każdy jednocześnie komunikuje się z komponentem wyżej, wywierając na nim ten back pressure, tak aby ten przepływ był optymalny. W 2016 roku pojawia się projekt Lagom, który jest produktem Lightbenda. To jest taki framework, który Lightbend chciał wyprodukować po to, aby tworzyć w nim całe systemy. Framework tworzenia systemów opartych na domain-driven design, opartych na event sourcingu, na Kafce, na mikroserwisach, które komunikują się przez tę Kafkę. Można sobie cały ten framework jakby zaadoptować i stworzyć na nim cały system. I ten framework odniósł całkiem spory sukces. Później, on pierwotnie został stworzony w Javie, później powstała implementacja skalowa i również w tym samym roku Spring wciąga do siebie Project Reactor, który wcześniej był pokazywany. I już od tamtej pory Spring 5 na swojej stronie ma napisane, że Spring Framework 5 embraces Reactive Streams and Reactor for its own Reactive use. Reactive jest wszędzie. Jak już Spring wciąga coś takiego, to można powiedzieć, że to się staje mainstreamowe. Jak to wygląda obecnie? Jak wyewoluowały te technologie? Akka wyewoluowała bardzo, bardzo mocno. Mamy bardzo szybko rozwijający się moduł Akka Persistence do event sourcingu. Mamy Akka Streams, który w tym momencie jest ogromnym projektem. I projekt Alpakka, który jest dodatkiem do Akka Streams, pozwalającym integrować te reaktywne strumienie z różnymi źródłami danych. Czyli bazami danych, kolejkami, zewnętrznymi systemami z AWS-a i tym podobnymi. Kafka jest obecnie w wersji 2.3 i Kafka już jest wszędzie. Kafka się bardzo dobrze przyjęła i bardzo szybko się rozwija. RX, Java i Vertex również są rozwijane i są bardzo popularne. Jeśli chodzi o Java Enterprise, to próbowałem się doszukać, czy tam się coś reaktywnego zadziało.
trafiłem na coś takiego, co się nazywa Asynchronous CDI Events, ale nie jestem pewien do końca, czy to jest, czy to się do czegoś nadaje. Wydaje mi się, że JEE troszeczkę przespało tę reaktywną rewolucję. Natomiast jest jeszcze temat Functional Reactive Programming, czyli programowania reaktywnego, ale przy użyciu podstaw programowania funkcyjnego. I z tego połączenia powstały takie twory jak Cast Effect, Zio i Monix, które w tym momencie są bardzo, bardzo modne wśród skalowców. No to jest przykład takiego strumienia podobnego do tego, który widzieliśmy wcześniej, tylko napisanego w Akka Streams. Czyli mamy jakieś źródło danych, które przechodzi przez kolejne etapy. Stage, to się nazywa w Akka Streamsach stage'ami i każdy z tych stage'y przetwarza i taki strumień właśnie ma w sobie zaimplementowany back pressure. Jest deklaratywny i my się skupiamy na tych transformacjach, a nie na przepływie informacji, przepływie danych między stage'ami i ewentualnym implementowaniem back pressure przez nas. Więc tutaj widać na obrazku, że jakby można reprezentować każdy z tych stage'ów jako osobny zupełnie komponencik i tak naprawdę pod spodem AKKA używa aktorów do tego. To są aktory, które komunikują się message'ami, ale my już nie musimy tych aktorów ręcznie obsługiwać, tak jak za czasów jeszcze tych reactive messaging patterns. AKKA Streams robi to za nas. I tutaj widzimy, jak w strumieniu te tweety akurat przepływają w jedną stronę, natomiast feedback przepływa w drugą stronę, po to, aby tak pressure dobrze działał. Natomiast jeśli chodzi o zrównoleglanie, to jest przykład w reaktorze znowu, gdzie mamy źródło danych, jakąś listę powiedzmy, do uproszczenia, i kolejne dwa etapy przetwarzania, jakieś filtrowanie, i ten etap przetwarzania, flatmap, pozwala filtrować, przetwarzać asynchronicznie. Podajemy tutaj logikę procesowania, która jest asynchroniczna, zwraca future. Tutaj na tym przykładzie, tutaj może lepiej będzie to zobaczyć na obrazku. Mamy z kolei znowu Akka Stream w skali, który mamy źródło tweetów, mamy jakieś filtrowanie i mamy taki stage, który się nazywa Map Async, gdzie podajemy logikę procesowania. Logika procesowania jest jakąś funkcją, która coś robi z tym tweetem. Ważne, że zwraca future, że to jest coś asynchronicznego. I my możemy deklaratywnie powiedzieć, rozdziel to na trzy równoległe wątki przetwarzające, przez słowo wątek tutaj może być zrozumiane jako wątek w brzmieniu Java, co tutaj, nie mapuje się to absolutnie jeden do jednego, natomiast jak spojrzymy na obrazek, to wygląda tak, że ten stage, ta kropeczka tutaj, to powiedzmy reprezentuje ten map async, on jest odpowiedzialny za rozdzielenie tych przychodzących tweetów do wolnych klocków, do wolnych stage'y, tych, które są akurat nie są zajęte, aby procesowały. Natomiast jeszcze jest odpowiedzialne za to, żeby zbierać wyniki, przekazywać je znowu dalej po jednym. Czyli trochę to jest ten taki podobny do tego patternu work pooling, który widzieliśmy wcześniej. Wszystko to jest znowu ukryte przed programistą w taki sposób, aby on mógł się skupić na programowaniu deklaratywnym, dostając całą tą reaktywność za darmo w pewnym sensie. I oprócz tego jest ta Alpakka, o której wspomniałem, do integracji z zewnętrznymi systemami. Tu mamy taki przykład, w którym ja zacznę opisywać może od środka, gdzie jest tutaj w środku źródło jakichś, powiedzmy, eventów. Możemy, następnie mamy takie trzy klocki, via, via, via. To są kolejne właśnie znowu, kolejne stage przetwarzające, gdzie podajemy z zewnątrz funkcje, które mają obsłużyć przetwarzanie. To można przez jakieś wstrzykiwanie zależności przekazać. I co jest ważne, to źródło, które tak zdefiniujemy, jest strumieniem i możemy je jeszcze opakować takim komponentem, który w Akka Streams nazywa się Restart Source. I w ten sposób deklaratywnie powiedzieć, to źródło danych, ten strumień, niech się restartuje w razie błędów. Podając konfigurację restartowania jakąś, bo ta konfiguracja może być nietrywialna, czyli jeżeli wystąpi w strumieniu błąd, to zacznij czytać od nowa, od momentu ostatniego przetworzonego elementu, jeszcze raz spróbuj przetworzyć. Jeżeli znowu wystąpi błąd, poczekaj może trochę dłużej, potem jeszcze trochę dłużej, i to czekanie, to całą tę logikę się opisuje konfiguracyjnie praktycznie. I na koniec
taki strumień można uruchomić i wynikiem będzie obiekt typu kill switch, czyli taki właściwie obiekcik, na którym jest guzik. I po wywołaniu metody kill wszystkie zasoby zostają posprzątane za nas. Na przykład możemy to sobie spiąć z logiką zamykania aplikacji. I te wszystkie wspaniałe narzędzia pozwalają programować reaktywnie, pozwalają tworzyć reaktywne systemy. I możemy teraz zacząć się cieszyć, że wreszcie nasze systemy będą super responsywne. Natomiast trzeba wspomnieć o tym, że to nie jest za darmo. Ja użyłem parę razy słowa za darmo wcześniej, ale teraz się trochę z tego wytłumaczę. To tak do końca nie jest. Po pierwsze, próg wejścia jest problemem w tym temacie, ponieważ nie wiadomo za bardzo na początku w co ręce włożyć. Ciężko jest po małym kawałku zacząć robić system bardziej reaktywny, nie wiedząc właściwie od czego zacząć. Po drugie, debugowanie systemów asynchronicznych, systemów rozproszonych, to jest bardzo skomplikowany temat. To już nie jest tak, że możemy sobie postawić breakpointa i aplikacja idzie instrukcja po instrukcji i zatrzyma się na jakiejś instrukcji, ponieważ my nie piszemy instrukcji operatywnych, tylko właśnie tworzymy deklarację jakichś logik przetwarzań, jakichś przepływów i to wszystko się dzieje na wielu wątkach i nie wchodzi w grę takie po prostu postawienie breakpointa i debugowanie. I żeby zbudować taki system, zazwyczaj trzeba już mieć bardzo zaawansowaną infrastrukturę, która będzie tym wszystkim zarządzała. I tu wchodzą te wszystkie narzędzia typu Kubernetes, które mam nadzieję zaraz zobaczycie w akcji, jak Grzesiek wam pokaże. I temat logowania, monitoringu i tracingu staje się tematem, eksploduje do tematu rzeki w tym wypadku. Jak to dobrze zrobić, żeby w systemie rozproszonym, gdzie mamy wiele wątków, mamy jakieś strumienie, mamy jakieś kawki pomiędzy mikroserwisami i tak dalej, zajrzeć do logów i jakoś sensownie prześledzić przepływ jakiegoś przypadku użycia od requesta od klienta do odpowiedzi do klienta na przykład. I testowanie. Testowanie kodu asynchronicznego wymaga zupełnie innego podejścia, dodatkowych bibliotek, innych praktyk. Jest to kolejna rzecz, której się trzeba uczyć. Także wejście w programowanie reaktywne i w systemy reaktywne wymaga bardzo dużo nauki, dużo odwagi, determinacji, dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy. Na narzędzia, na ludzi i tak dalej. Ja bardzo mocno polecam takie dwie prezentacje. Pierwsza to jest prezentacja Tomka Nurkiewicza Reactive Programming Lessons Learned. Ona gdzieś tam dostępna na YouTubie i tam Tomek opowiada o mrocznej stronie programowania reaktywnego. Bardzo, bardzo rzetelnie zrobiona prezentacja, gdzie są konkrety i warto sobie to zobaczyć, zanim się ktoś rzuci, powiedzmy, na hura w ten świat. I prezentacja Andrzeja Ludwikowskiego, Event Sourcing, co może pójść nie tak. Jeżeli zależy nam, żeby stworzyć system oparty na event sourcingu, czyli na przepływie eventów, Andrzej to jest specjalista, który ma dużo doświadczenia w takich systemach, które są nie dość, że oparte na eventach, to jeszcze rozproszone, reaktywne i tak dalej, klastrowane, więc on przeszedł przez nie jeden bardzo dziwny problem, którego wcześniej sobie nawet człowiek nie wyobrażał. I bardzo fajnie te wszystkie problemy skompilował w taką prezentację, która pozwala zrobić krok wstecz i zadać sobie pytanie, czy na pewno ja chcę robić taki system. Czy to jest na pewno rozwiązanie mojego problemu, czy milion nowych problemów sobie stworzę w ten sposób. Natomiast wracając do pytania, do tematu tego progu wejścia, myślę, że osobiście poleciłbym bardzo taki kurs. Kurs online. Jak zazwyczaj nie polecam kursów online, tak ten jest zaskakująco dobry. Nazywa się Lightband Reactive Architecture Foundations i jest darmowy. Jest dostępny na stronie jakiegoś tam Lightband Academy, coś takiego, można sobie łatwo go znaleźć. To jest kurs podzielony na kilka części, to są podstawy podstaw, które w fajny sposób przechodzą w coraz bardziej zaawansowane tematy. Bardzo gładko, można przejść przez temat architektury reaktywnej, domain-driven design, reaktywnych mikroserwisów. Ma jeszcze drugą część zaawansowaną, to tam jest bardzo dużo rzetelnie zrobionego materiału, który jest bardzo aktualny. I nawet jak ktoś jest doświadczony w tym temacie, to polecam mimo to zrobić ten kurs, bo można sobie naprawdę świetnie syntezę całej tej wiedzy zrobić. No i podsumowując, mamy rok 2019, minęło 5-6 lat od publikacji Reactive Manifesto. I pojawia się to pytanie,
Czy to jest jeszcze coś interesującego, czy to był taki zryw, czy ktoś coś wrzucił? Czasami są takie manifesty, ktoś tam coś publikuje, manifestuje, a potem to umiera. Czy to jest jeszcze aktualne, czy to jest jeszcze interesujące? Wydaje mi się, że to jest jeszcze bardziej aktualne, interesujące niż wtedy. I jeżeli nie mieliście okazji zapoznać się, to jest krótki dokument, to wydaje mi się, że naprawdę warto wejść sobie na tę stronkę, przeczytać ten manifest, przeczytać te uwagi, które twórcy mają do pomysłów na temat tworzenia nowoczesnych aplikacji i systemów i zacząć stąd jakąś swoją własną drogę. I to wszystko, co miałem dzisiaj do przygotowania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze dodam, że przypomnę, że zatrudniamy, bardzo potrzebujemy programistów. Bardzo zachęcamy, żebyście zajrzeli na naszą stronę rekrutacji i spróbowali swoich sił. I dziękuję jeszcze raz.